Idziemy dalej w naszych przygotowaniach na jutrzejsze nasze deklaracje, na zaciąg maryjny i na obrońców wiary i krzewicieli kultu. Nasza siła na tym nowym odcinku, na tej wielkiej kontrofensywie Boga wobec świata, którego nie chce znać, płynie z ofiary mszy świętej. Ofiara mszy świętej jest ofiarą boską. Ma charakter nadprzyrodzony. Wyjaśniam bardzo prosto. Dalej, codziennie, na każdej mszy świętej składa się Bóg. Jest ofiara boska, bo Golgota cały czas trwa. Ja, nieudacznik wybrany łaską Pana Boga, tylko dzieci, asystuję w tym. Uruchamiam słowa, otrzymuję łaskę bycia ofiarnikiem, czyli niosę Bogu tę ofiarę z Niego samego. Z racji kapłaństwa otrzymuję łaskę spożywania tej ofiary w tym wymiarze pełnym. To jest duża hostia, mówię po ludzku, i krew pańska, czyli święte już wino. Wam pozostaje udział w tym wymiarze. Poprzez mniejszą hostię macie ciało i krew. Bóg, będąc duchem, nie może spożywać ofiary, bo na tym polega składanie ofiary Bogu, więc wyznacza kapłana. Dzieci, to nie moja wina, to nauka Kościoła logiczna od wieków. Kapłanom coś się poprzesuwało w systemach mózgowych i każdemu dają komunię świętą pod dwiema postaciami, łamią dużą hostię. No, chłopcy z placu broni byli mądrzejsi niż ci, którym dano klucze do Królestwa Niebieskiego. Jest to ofiara boska, kształtowana przez wieki przez Ducha Świętego. Panie Wusiu, jak ja znalazłem 30 szaleńców chłopów, to my nic nie wymyślamy naszego. To, co było w księgach, odczytujemy, co było. Jak dziś pan Jacek mi wymyślił machanie mikrofonu, no powiem, że tego mi nie róbcie, bo się nie da modlić, patrzeć, gdzie chodzi mikrofon. Mikrofon jest, to są pewne newsy i Bóg nas ustawia. Wtedy dzwonią dzwonki, wtedy kadzimy, wtedy upadamy na kolana. Dzieci, więc jest to ofiara boska. Kto nie ma papierów, nie ma do niej dostępu. Pierwszy warunek, łaska uświęcająca. Drugi, godność. Ty tej godności nie masz, co ja nieborak dostałem. Wzięty od pługa i od moich krów. Ja przystępuję do świętych ołtarzy. Dzisiaj nikt nie broni z kapłanów Pana Jezusa. Pan Jezus to dał bolesne porównanie, jaki musi być bezczelny mąż, który swoją żonę oddaje każdemu przechodniowi spotkanemu na ulicy. Jak on musi tą swoją ukochaną żonę nienawidzić. Jak muszą kapłani nienawidzić Pana Jezusa i dawać wszystkim, kto chce, dostęp do tabernakulum, do cyborium, dzieci do ołtarza, do świętych szat, do kielichów, do monstrancji. Przeczoraj idziemy na procesję pierwszą Ducha Świętego, trzech panów, parę niewiast, no więc jednej Mariuszek dał, jednej niewiaście dzwonek i pyta się mnie, czy może kobieta dzwonić? Mówi, panie Mariuszku, jak ustąpisz na dzwonkach, to nasza formacja przelagub. Nie musimy dzwonić. Następna, lektor mi powie, uwiąż sobie dzwonek u nogi. Ty będzie dzwoniło. Jak pójdzie, będzie dzwoniło. Tylko ustąp na sekundę to, co jest dzieci święte. Bóg jak wychowywał Izrael, prowadząc po pustyni, za wszystko była kara śmierci dzieci. Dotknął, zbuntował się, poszła ziemia. Nie było miłosierdzia. Więc bierzemy w ofierze boskiej, więc nasze zachowanie musi być królewskie, dostojne, piękne. Kto był dzisiaj na mszy świętej rano, widzieliście przepiękne antypendium Ducha Świętego. Widzieliście ten cierpiętny kielich
małżeński, wypominki małżeńskie do Ducha Świętego. Wierna kopia kielicha królów francuskich, kielicha koronacyjnego. Widzieliście cztery duże, piękne cyboria, czyli puszki, w których macie Państwa. Nie z fajansu, puszka dla psa, miska dla psa i w takim dzieci niosą. Upokarzające. Ofiara boska i ma charakter nadprzyrodzony. Przez łaskę orędzi wiele zrozumieliśmy. Dostąpiliśmy łaskę nadprzyrodzoną obok korporału na naszym obrusie mszalnym. Dzieci pojawił się znak, krzyż. Krzyż z kropli krwi, który dzieci w tym relikwiarzu mamy. To jest oznaka nadprzyrodzoności. Żaden malarz, nikt nie jest w stanie, żadna owa, to by co puścił, żeby się taki krzyż utworzył. To się pojawiło dwa razy. Pierwszy raz wykąpałem, nie będę zdziwiał, Panie Boże, ale nie żądałem powtórki znaku. Przyjeżdżam z Międzygorje z wami. Dzieci, jest. W tym samym miejscu, bo to był nowy, inny obrus, znowu jest ten znak. Dlatego też ofierze mszy świętej towarzyszą znaki nadprzyrodzone. Cuda eucharystyczne. Kapłani mają lewatację, unoszą się. Wierni widzą wokół ołtarza chóry aniołów, świętych. To macie wszystko ponamalowane na świętych obrazach lub tak jak my mamy to szczęście, że dostąpiliśmy cudu krwi, który, moi drodzy, wyraża się w widzialnym znaku krzyża. Żadna modlitwa i pokuta nie zastąpi ofiary mszy świętej, ponieważ ona uwielbia Boga we wszystkich Jego przymiotach. Ksiądz, który nie rozumie, kim jest, jest bardzo chorym. Pierwsza rzecz, musi zrozumieć, że jest stworzony dla ołtarza i dla ofiary mszy świętej. Jak to wykona dobrze, spełni swoje kapłaństwo. Bo jak będzie zapatrzony w Boga, będzie miał tłumy w kościele. Patrzcie, święty Jan Wianej, ojciec Pio, święty Maksymilian miał tłumy kleryków. Wyczytałem w jego biogramie. Z tych, co odrzucił do kapłaństwa, było 800 przed wojną. Było 800. Czyli wiecie, jakie tam tłumy ciągnęły? Tych, co nie przyjął. Ranicie mnie w 35 tomie orędzi, Bóg mówi, najboleśniej, wzgardzając mną samym, moim synem, jego męką i moją mądrością i miłością, rozumując w ten sposób. Dlatego Bóg przyszedł do nas i błaga o codzienną, poranną mszę świętą. Jutro Panu Bogu powie, oto oni, baranki wybrane, baranki paschalne, które składają się Tobie w ofierze. Pan Bóg to wszystko cudownie prowadzi. Zanim pojawiło się dzieło pokuty narodowej, wróciłem, moi drodzy, z Jordanii. Byliśmy tam w jednej parafii, jednej z większych w dużym mieście w Jordanii. 100 rodzin. Objawiła się tam Matko Boża. Tłumaczył nam to ksiądz argentyński. No to samo mówiła, co u nas. Dzieci, te wszystkie rodziny chcą opuścić Jordan. Jordanię i uciec do Europy. Ksiądz błaga, módlcie za nich, żeby tam zostali. Zaraz zrobił nam zdjęcie, po czym wszystkim rodzinom wysłał zdjęcie, kto do niego przyjechał.
I wtedy narodziła się ta myśl, dzieło Eliasz 9000. Mamy tylko ratunek w ofierze mszy świętej. Choćbym wymyślał jakiekolwiek pielgrzymki, działania, pomysły, inicjacje, ordery, dzieci, bez pomocy Boga nic się nie uda. Wczoraj to perfekcyjnie wyjaśnił Duch Święty nam na drodze krzyżowej. Mówisz, że nie jesteś zdolny, że zaszkodzisz? Chyba żartujesz. Kim ty jesteś, że możesz mi w czymkolwiek zaszkodzić, skoro moje dzieła są doskonałe? Ofiara mszy świętej jest dziełem doskonałym. Jeśli zapełnimy nasze polskie kościoły w ciągu tygodnia, dzieci, wiara na tej ziemi ustanie. Ochronimy Polskę, a co daj Boże, abyśmy uratowali świat. A przeciwnik nie śpi. Jak trzeba być, nie chcę już wymieniać o stopniu głupoty tych, którzy nie przewidują, co potrafi robić przeciwnik na polu bitwy z Kościołem katolickim. Mamy wiadomość z Warszawy, zakaż krzyży w miejscach publicznych. Dzieci, zaczęło się. Dzieci, gdzie są wszyscy nasi teologowie i biskupi, którzy mówili, że da się dialogować z masonami? Przerwę zrobią tylko na pewien czas. Są nawet, wycofać się o 3 kroki do tyłu, ale za rok zrobią 15. Pocieszające, że Stolica Apostolska w listopadzie tamtego roku wydała dokument dzieci o masonerii. Dzieci, nie zakazała katolikom do niej należeć. Te obudzili się. Nie wiedzą, że pod tyłkiem mają już nocnik, który ma wielkość największego polskiego jeziora na Mazurach. Chłopcy, już nic nie zrobicie. Patykiem się tej rzeki już nie da zatrzymać. To, co zrobił świętej pamięci papież Benedykt XVI dokumentem, deklaracją 25 lat temu, Domine Jezus, wyoślił tak enigmatycznie, bo to nie jest precyzyjnie czysto, naturę Kościoła, dzieci wszyscy wrzeszczeli, a powtarzam słowa księdza Kiersztyna, bo ja jeszcze wtedy nie wszystko dobrze rozumiałem. Mówi, księże, to już jest za późno. Wtedy jeszcze on był szefem kongregacji. Mówi, to jest próba zatrzymania wielkiej rzeki patykiem. Tego się już nie da zatrzymać. Bo bezmyślność i zarażenie kapłanów jest tak wielkie, w X parafii proboszcz mówi, ludzie, na cmentarzu jest tak strasznie ciasno, wiecie co? Musimy się polić. O głupku skończony. Jak ty możesz wypowiadać takie masońskie idee i publicznie jako kapłan nie wierzysz w zmartwychwstanie ciała? O potępieńcy. Pomyślcie, jak ranimy Boga, wzgardzając Nim samym, Jego Synem, Jego męką, Jego mądrością i miłością, rozumując w ten sposób. Otóż zapamiętajcie to teraz, a dobrze. Bez Chrystusa ukrzyżowanego nie ma zbawienia. Bergoglio to porzucił. Wziął tylko jeden z wątków z wiary katolickiej, Bóg Stwórca, i na tym koniku dzieci rujnuje Kościół katolicki. Ukochany Bergoglio, wnet to poznasz, bo Pan, ja też to poznam, bo Pan mówi jasno, bez Chrystusa ukrzyżowanego, czyli ofiary mszy świętej, nie ma zbawienia. Uderzając Bergoglio w mszę świętą trydencką, pokazał wam, po czyjej stronie jest. Bez Chrystusa ukrzyżowanego nie ma zbawienia. Chrystus ukrzyżowany na krzyżu jest waszym odkupieniem. Dlatego jesteśmy świadkami wielkiej bitwy na ziemi polskiej,
Czekamy na honorne zachowanie episkopatu, że ogłosi publicznie, że w Polsce nie ma zmiany słów konsekracji i nie zmieniamy Ojcze Nasz. Bo na tej ziemi dokonuje się ostateczna bitwa. W wielu polskich parafiach już jest tak jak w Niemczech. Módlmy się za wszystkich po kolei, dzieci. Nie macie ofiary mszy świętej. Spożywacie dalej komunii chlebu i sobie zjadacie. Na taką mszę świętą proponuję wam w formie protestu, jak proboszcz zmieni słowa konsekracji, bierzcie bułkę, idźcie normalnie do komunii, ona tutaj podejdzie, amen, ugryź bułkę i odejść. Dzieci, musi stać na, być odwaga na jaskrawy opór. Ugryź bułkę, odejdź, niech się drze. Jak mamy bronić wiarę, to dopóki cokolwiek możemy, to możemy się w ten sposób zachowywać. Człowiek dostępuje zbawienia przez uczestnictwo w tej ofierze. Więc przestańcie płakać nad trumnami waszych najbliższych, którzy do kościoła latami nie chodzili, umarli jak pies. Miejcie odwagę na trumnie mu napisać kazanie, umarłeś, żyłeś jak pies, bo każdy, kto żyje bez Eucharystii, żyje jak pies. Umarłeś jak pies, chowamy cię jak psa. Po co to beczycie, pytacie się mnie, przecież co z nim będzie? Bez Chrystusa na krzyżu nie ma odkupienia. Człowiek dostępuje zbawienia przez uczestnictwo w tej ofierze. Wiecie, ja już staję się coraz gorszy. Jak ktoś się mnie zapyta, co z nim będzie, no minimum 3000 temperatura, no i 5 diabłów go trzyma. No nie, to jak chcecie opinię, no bo to wszystkim wierzy, ja wiem, minimum 3000 temperatura i 5 diabłów go trzyma i dokładają, rozumiecie? Dokładają. A z tego, co amerykańska nauka mówi, w piekle temperatura idzie w minus nieskończoność. No bo jeśli na Księżycu wiąże jest minus 50 milionów, no to pomyślcie, co w piekle. Jak diabeł osiągnął, moi drodzy, wysokość temperatury 100 tysięcy, to 100 milionów, to na pewno następuje przemianowanie wodoru na hel, czyli ty staniesz się jeszcze większym Lucyperem. No trzeba uznać dzieci, to są, czy taką teorię nie mogę wygłosić? Bo skąd się ich nabierze tyle, żeby nas tak kusili? Więc pytacie się mnie, co z nim będzie? Minimum 3000 stopni i 5 go diabłów obraca. Człowiek dostępuje zbawienia przez uczestnictwo w tej najświętszej ofierze. Dla katolika nie ma i nie może być żadnego usprawiedliwienia. Przestań już udawać. Jak ja dzisiaj zobaczyłem, kochaną panie, tu posunie chłopów, no to... No wyście są kołki marfiane, żeście baby nie wynieśli. Rozumiecie? Każdy z was mi leci piątkę. Bo tu nie ma prawa wejść kobieta. Nas nauczono w kościele, że w każdym kazusie mamy usprawiedliwienie, tak czy nie? Do tego doszło, że na pogrzebach wszyscy idą do nieba, no i każdy jest beatyfikowany. A Pan Bóg mówi, dla katolika nie ma i nie może być żadnego usprawiedliwienia, jeśli nie uczestniczy we mszy świętej i sakramentach, ponieważ otrzymuje on pełnię dostępu do źródła zbawienia. No dzieci, jakbym takie kazanie powiedział na pogrzebie, aby mnie ktoś zaprosił, no nie zapraszajcie, bo dzieci wiecie, że powiem. To będzie o wszyscy wrzeszczeli. Ksiądz nietolerancyjny nie rozumie czasu, nie dostosuje się do naszych potrzeb. A kimże są twoje potrzeby? Jedyna, która jest twoja, to iście do ubikacji, a reszta nie ma innych potrzeb. To ci się należy z natury. A reszta dzieci chodzimy w systemie. Piekło to system. Niebo to system. Pan Bóg jak zaingerował w moje życie przed 5 laty, dzieci powiedział, koniec z babińca w twoim życiu, żebyś ty będąc chłopem był babą, zrobię z ciebie mężczyznę.
jak mnie ktoś dawniej pamięta, byłem taki dozarty i ogięty, uśmiechnięty. Gdzie z wami? Kawy nie piję, pozdrawiam, uśmiechnę się, idę dalej. Przedtem siadywałem, gadałem, chcieli, dzieci, z tego chleba nie będzie, rozumiecie? A nie powiem wam dalej, co górale na temat mówi, jak z tego chleba nie będzie. Mamy bardzo mało czasu, bo ja mam 64 lata. Kto wam będzie tłukł o tym wymiarze wieczności? Dlatego wypełniam wolę mojej mamy, która zawsze powtarzała, moi drodzy, czemu oni tak mało mówią o życiu wiecznym, o piekle, o niebie? Dzieci, ja przy każdej okazji staram się o tym mówić, aby was bardziej na Boga uwrażliwić. Amen.